Yo, cześć, manko z tej strony Kebus i w dzisiejszym odcinku tygodniowy przegląd rynku Steam od 1 czerwca do 7, czyli ten pierwszy tydzień no i co, przechodzimy sobie do odcinka generalnie jest to, jest to nowa seria, jest to nowa seria, jest to pierwszy odcinek, także dajcie znać co poprawić jak wam się podoba taka organizacja i generalnie co o tym sądzicie a ja przypominam o konkursie na tego USPiKa za właśnie 50, około 5 zł, nawet tam chodzi, wystarczy wejść na stronę CSGO Skins z reflinku, gdzie możecie sobie otworzyć właśnie taką skrzyneczkę za 0,5. No i totalnie za darmo, macie również sklep, gdzie możecie sobie fajne skinki zakupić. I również strona Skins Monkey, gdzie wybierając sobie właśnie itemy i tradując się z kodem Cables, lub po prostu z mojego reflinku w opisie macie takie bonusy, że tak powiem, oraz do wpłaty plus 35%. Także myślę, że naprawdę warto. My przechodzimy sobie do, e, do już samego, jakby do samego przeglądu podsumowania no i pierwsze, myślę, że najważniejszym pierwszym wydarzeniem jest oczywiście promocja na kapsuły Antwerp generalnie co tutaj się zadziało no pojemniki oczywiście spadły po promocji, co jest dosyć logiczne jednak prawdziwą taką datę, prawdziwą cenę pojemników poznamy dokładnie 10 czerwca no bo wtedy minie cały trade ban na kapsuły będzie to właśnie coś na przełomie 10-11 czerwca no i wtedy zobaczymy jaka będzie rzeczywista cena tych kapsuł co do moich spekulacji, e, wspierając je, dobrze wiedzą, w co ja inwestuję i w co polecam inwestować, e, także jeżeli chcecie się dowiedzieć jakiejś tam trochę głębszej wiedzy, którą. Którą się dzielę, no to warto sobie ogarnąć wspierającego, tam za 2 zł jest także, także naprawdę tanio, a macie fajny dostęp do wiedzy. Generalnie fajnie, że ta promocja weszła wcześniej, wydaje mi się, że Valve rzeczywiście może mieć wszystko teraz na czas, wszystko ma ustalone w terminach, no i tego się trzymajmy. Kolejną rzeczą jest oczywiście skrzynia klacz, o której był film, no ale jakby to też zadziało się Właśnie w tym tygodniu, no bo zobaczmy sobie, że 2 czerwca miała swój ostatni pik, em, gdzie tak jak wiemy, jako skupował te skrzynki, em, ale generalnie ona cały czas jest sobie na wahaniach, e, no i tak jak wiemy skrzynia klacz jest dobra pod inwestycje, jeżeli chodzi o wypadnięcie jej z e, także to jest taki najmocniejszy argument, jeżeli chodzi o inwestycje w skrzynię klacz e, i jeżeli chodzi o tą skrzynię, e, no to w sumie chyba... Chyba oklacza na tyle, e, przejdziemy sobie teraz do Vini'ego, bo Vini to jest też ciekawa naklejka, która, e, która no tak jak widzicie działo się wokół tej naklejki, jak wiemy community Johna, jeżeli ktoś tam śledzi, e, mocno pompuje tą naklejkę, e, zobaczymy co z tego wyjdzie, e, no i co, czekamy aż się rozwinie sytuacja, sama naklejka ładna, e, dosyć wyróżniająca się, e, myślę, że dlatego... Do tam, to też jest tam jakimś powodem. No i oczywiście ograniczona dostępność na rynku. Między innymi ze względu na cenę. Przejdziemy sobie teraz jeszcze do rox bo to też jest ciekawy autograf. Go jest tylko 159 na rynku, a tak jak widzicie, cena jest tańsza niż w niego. Także ROX to też jest, też jest fajna przypadłość, jeżeli to można tak nazwać. ROX Holo bardzo mocno poszypował do góry. No nie dziw, jest to nie dziwne. Zobaczcie sobie sam autograf bardzo bardzo ładny, ale jednak wydaje mi się, że w wersji Paper również ma naprawdę spory potencjał, jeżeli chodzi o inwestycje. Zobaczymy jak się cała sytuacja nam rozwinie. No a ja polecam po prostu śledzić tego Roxa. Przejdziemy sobie teraz też do skrzyni Riptide. No bo tutaj, jeżeli chodzi o skrzynie operacyjne, fajnie się dzieje. Co do samej skrzyni Riptide mamy same liniowe wzrosty. Póki co jedyny odnotowany spadek jest tutaj, z kwietnia, na przełomie kwietnia-maja. No ale potem skrzynia szybko wróciła na swoje tory e, i wzrost liniowy jakby został kontynuowany. Także czekamy, zobaczymy, czy dobije siódemki No ale jest to naprawdę ciekawe. No może nie, nie o tyle co ciekawe, ale fajnie że, fajnie, że ta skrzynka dalej sobie leci. A skoro mowa o operacjach, no to przejdziemy sobie oczywiście do skrzyni Broken Funk bo myślę, że to jest też skrzynia, o której warto wspomnieć i, i której, w której generalnie też w tym czerwcu na początku rzeczywiście zobaczmy sobie że ona rzeczywiście w tym czerwcu weszła na 750 Miała momenty, że była nawet droższa niż 750, zobaczmy sobie Jakby wykres wiadomo, nie bierzmy wykresu 1 do 1, on nie, nie odwzorowuje rzeczywistości. Ale mniej więcej przybliża. Zobaczmy sobie, że obecnie jest za około 6,70, nawet wczoraj ją widziałem za 6,60. Także troszeczkę, troszeczkę mamy spadek. No i generalnie też czekamy na rozwój sytuacji odnośnie, odnośnie Broken Fanga. I takim ostatnim wydarzeniem podsumowującym dzisiejszy ten tygodniowy przegląd jest skrzynia CSGO, o której zresztą nagrałem filmik. Także, jeżeli ktoś chciałby dokładniejsze wytłumaczenie, to warto sobie zerknąć. No i tutaj generalnie ona rzeczywiście w tym naszym czerwcu wskoczyła na próg 30 zł, jeżeli mowa o skrzyni SGO3. A jeżeli mowa o skrzyni tej najdroższej, czyli zwykłej skrzyni SGO, no to ona ładnie sobie szybuje i. E, miała tutaj ceny 310 Ziko to był właśnie taki pik tej skrzyni Teraz mamy lekki spadek tej skrzyni, ale zobaczmy sobie na wykres, że mimo tego spadku i tak naprawdę świetnie się prezentuje Także to by było na tyle Mam nadzieję, że e, podoba Wam się taki rodzaj materiałów. Dajcie znać co o tym sądzicie i co tydzień będę robił takie podsumowanie, Ala przegląd. E, no, dajcie znać, co sądzicie, trzymajcie się i cześć!